Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy dość ważny temat, taki, który myślę dotyczy większości hodowców, jeżeli chodzi o choroby drobiu. No i skupimy się przede wszystkim, słuchajcie, na tym, co dzieje się w momencie, kiedy wypadają pióra u drobiu. Dlaczego te pióra wypadają, no i jak się przed tym uchronić, co zrobić, żeby pióra u drobiu nie wypadały. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście ogromna prośba do was o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc dotrzeć do tego odcinka innym osobom. Moi drodzy, jeszcze wam pokażę rzut na kurnik. Może tak się uda, już nie chcę tam wchodzić, specjalnie tych drzwi otwierać. Natomiast o, tak jak widzicie, kurki w kurniku. I dlaczego się tak dzieje, słuchajcie, że jak widzicie, niektóre kurki nie mają piórek. Oczywiście, tak jak już nieraz mówiłem, bardzo często może być to pierzenie u drobiu, czyli moment, kiedy pióra zaczynają wypadać. To jest punkt numer jeden, który może się zdarzyć. Natomiast punkt numer dwa, słuchajcie, który też bardzo często występuje, to jest po prostu choroby u drobiu, o czym dzisiaj porozmawiamy. W momencie, kiedy kury się pierzą, mniej więcej po roku od pierwszej nieśności, kurom zaczynają wypadać pióra, co jest całkowicie normalne, wtedy kury słabiej się niosą. Mniej więcej ten okres trwa od miesiąca do dwóch, nawet trzech miesięcy, no i po tym czasie powinno się wszystko ustabilizować. Natomiast, co jest jeszcze bardzo ważne i o czym, słuchajcie, warto pamiętać, w momencie, kiedy pióra wypadają u kurek młodych lub u kur bardzo starych, warto się zastanowić, czy nie jest to przebieg jakiejś choroby. I teraz, jeżeli chodzi o objaw wypadania piór, to jest najczęściej tak zwany objaw podstawowy, czyli jeszcze teoretycznie nie ma czym się przyjmować. Tak samo jak, słuchajcie, kurki gorzej się czują, to znaczy może okazać się, że będą się słabiej niosły lub ewentualnie mają jakieś zgrubienia na skokach, mają jakiś katar, kaszel, może być to jakieś osłabienie u drobiu. Tak samo może to oznaczać, słuchajcie, jeżeli kurom wypadają pióra. Co w takiej sytuacji możemy robić? Tutaj możliwości mamy parę. Po pierwsze, oczywiście, tak jak wam zawsze mówię, taką kurę trzeba odseparować, zapewnić jej optymalne warunki, zapewnić wodę, zapewnić pokarm, warzywa, szczególnie zimą, kiedy kury pewnych rzeczy nie znajdą na wybiegu, no i jakoś się tym drobiem postarać się zająć. Jeżeli już jesteśmy w stanie, słuchajcie, po jakimś czasie zweryfikować to, że te kury faktycznie są chore, no to po prostu bardzo często wtedy trzeba będzie podać jakieś leki, może się skończyć nawet na antybiotyku dla drobiu. Dlatego ważne jest to, żebyśmy w pierwszej kolejności ocenili, co tym kurom może być. To nie będzie tak, że tylko i wyłącznie piórka tym kurom wypadną, bo tak jak już mówiłem, mogą być to objawy w postaci kataru, kaszlu, a nawet, słuchajcie, silnej biegunki. No i jakoś musimy sobie wtedy z tym wszystkim poradzić. My jako hodowcy mamy na to sprawdzone sposoby, natomiast osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z hodowlą, muszą o tym pamiętać. Oczywiście wypadanie piór również może wiązać się z tym, że w organizmie u drobiu nie będzie odpowiednich witamin i minerałów, czyli krótko mówiąc, my nie będziemy wiedzieli do końca, jak karmić kury, będziemy je karmić w nieodpowiedni sposób, dając za mało składników odżywczych, no i też to może właśnie powodować słabszą jakość piór, a nawet wypadanie tych piór, więc musimy na to zwracać uwagę. Jest taka teoria, słuchajcie, która mówi, że jeżeli piórka wypadają od ogona, to najprawdopodobniej kury się pierzą, a jeżeli wypadają od czubka głowy albo tutaj od grzebienia, to kury są chore. Trochę jest w tej teorii prawdy, natomiast tutaj stuprocentowo bym jej nie traktował. No i przede wszystkim, jeżeli wy widzicie, zaobserwujecie, że coś takiego się dzieje, to też warto wziąć od razu poprawkę, czy dzieje się to tylko i wyłącznie u jednej kury, czy u większości. Bo jeżeli kury nam zachorują, to najprawdopodobniej na początku zachoruje nam jedna kurka, która utraci piórka i dopiero potem będzie chorowała cała reszta w hodowli. Także tutaj no nie jest to, słuchajcie, jakieś bardzo trudne, natomiast trzeba o tym pamiętać. Czasami może zdarzyć się tak, że jeżeli kurkom podacie za mało wody, kury będą miały za mało wody, czyli nie będą miały do niej dostępu przez cały czas, może to również spowodować wypadanie piór u drobiu. No i wtedy po prostu trzeba będzie tej wody kurom zapewnić. Pamiętajcie, że ten czas regeneracji u drobiu, zanim one wrócą do tej normalności, może minąć, słuchajcie, tydzień, dwa, a nawet trzy tygodnie. To nie jest tak, że z dnia na dzień ta nieśność czy zdrowotność u drobiu wróci, dlatego bardzo często wspomagamy się jakimiś witaminami, na przykład do wody. Ja nie jestem zwolennikiem chemii, natomiast w przypadku, kiedy na zewnątrz jest bardzo zimno, a wy warunków w hodowli też za dobrych nie macie, no po prostu jakoś trzeba sobie poradzić. No i wtedy najczęściej właśnie radzimy sobie w postaci podawania kurom różnego rodzaju witamin, minerałów, żeby po prostu zapewnić im te
wszystkie składniki, które są im potrzebne. Kolejnym problemem, który może się pojawić, dlaczego pióra wypadają, kolejną przyczyną, to jest oczywiście zbyt mało miejsca albo stresu drobiu. Jeżeli jest zbyt rażące światło, słuchajcie, jeżeli jest za mało miejsca w hodowli, może to spowodować stresu drobiu i kury też dodatkowo będą wydziobywać sobie pióra. My możemy tego nie zauważyć, w pewnym momencie wchodzimy do kurnika i patrzymy, a tutaj kury mają piórka wydziobane, więc tutaj po prostu też może być to taka przyczyna. Oczywiście może być też taka przyczyna, że inne zwierzęta weszły do kurnika, co się rzadko zdarza, no ale też tak może być i też zostały jakoś te kury źle potraktowane, także zwracamy, słuchajcie, na to szczególną uwagę. Więc tak podsumowując to, o czym powiedziałem, tutaj tych zależności mamy dużo. Od, słuchajcie, pokarmu do chorób drobiu, złego traktowania tego drobiu. Jeżeli będziemy źle karmić, źle poić, możliwości jest bardzo dużo. Jest to po prostu jeden z objawów, no chyba, że tak jak już mówiłem na początku odcinka, kury się pierzą, no to wtedy faktycznie, jeżeli występuje to pierzenie, jest to całkowicie naturalny proces. Ale to zauważymy, bo kury oprócz wypadania piór nie będą miały innych objawów chorób, a jeżeli już zachorują, to wierzcie mi, że to nie będzie tylko i wyłącznie ta jedna objawa, bo tych objawów będzie dość dużo. Bardzo często o kolejnym objawem, który występuje, to jest właśnie na przykład biegunka u drobiu, która może się pojawić. No i tutaj też fajnie by było, gdyby większość z Was zdała sobie mimo wszystko z tego sprawę, że ta biegunka, która wystąpi, powinna być jak najszybciej leczona, ponieważ może ona doprowadzić do zarażenia reszty drobiu i do takiego osłabienia organizmu u drobiu, że po prostu kury zaczną nam padać. Ale to myślę, że już po moich odcinkach każdy raczej wie jak się tym drobiem zajmować, na co zwracać uwagę, ale to tylko i wyłącznie tak przypominam. Jak wpiszecie sobie na YouTubie, dlaczego kury tracą pióra, spacja i nazwę mojego kanału, to wyskoczy Wam właśnie odcinek, w którym mówię dokładnie również dlaczego kurkom te pióra wypadają i jak sobie można z tym poradzić. Często się to dzieje, słuchajcie, nie tylko u kurniosek, również u innych kurek. Nawet jak macie dobre warunki w hodowli, też taka sytuacja może wystąpić, także warto wiedzieć, co w tej sytuacji robić, jak w tej sytuacji reagować, no i przede wszystkim jak wtedy zajmować się drobiem, żeby po prostu no kurki nam nie padły, żeby były zdrowe w miarę, a jeżeli już coś się pojawi, to żebyśmy wiedzieli, jak działać. Na dzisiaj tyle w tym odcinku, jeszcze tylko tak na marginesie powiem, że jeżeli będziecie spełniać te warunki, o czym mówię w innych odcinkach, to myślę, że połowa tych chorób w ogóle nie powinna w hodowli drobiu Was dotyczyć, po prostu tych wirusów, innych bakterii raczej nie powinno za dużo być. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!